Cześć, to Zuza, witajcie na Książkowisku w kolejnym Bookmasie. Dzisiejszy filmik będzie o książkach z zimowym klimatem. I od razu tylko zaznaczę tutaj na wstępie, że nie będą to książki stricte świąteczne, ponieważ ja szczerze mówiąc nie przeczytałam tyle książek świątecznych i okołoświątecznych, żeby móc Wam coś tutaj polecać, ale będą to książki, których dużą częścią jest zima. Pierwszą książką, której no nie mogło tutaj zabraknąć i dla stałych widzów mojego kanału nie będzie to żadnym zaskoczeniem, będzie Miasto Niedźwiedzia Frederika Backmana. Jest to pierwsza część trylogii, która już w tym momencie w oryginale jest zakończona, ponieważ trzecia część tej trylogii już ukazała się na rynku, natomiast ona jeszcze nie została przetłumaczona na język polski. Na język polski przetłumaczone zostały do tej pory część pierwsza i druga. Akcja Miasta Niedźwiedzia dzieje się w małym miasteczku w Szwecji, które powoli umiera. Nie ma tam turystów, nie rozwija się tam przemysł i właściwie jedyną taką rzeczą, którą mieszkańcy tego miasteczka żyją, jest hokej. Hokej jest dla mieszkańców tego miasteczka wszystkim i taką nadzieją na lepsze jutro, ponieważ oni bardzo głęboko wierzą, że jeżeli ich hokejowa drużyna zacznie wygrywać, to miasteczko zacznie z powrotem tętnić życiem i być takim ważnym miejscem na mapie. Natomiast nie jest to niestety taka wesoła, podnosząca na duchu historia o hokeistach, którzy wygrywają mistrzostwa, ponieważ w pewnym momencie dochodzi tutaj do pewnego skandalu, do pewnej okrutnej rzeczy, której dopuszcza się najważniejszy hokeista z tej drużyny i z różnych punktów odniesienia możemy obserwować różne osoby w miasteczku i jak one na ten straszny czyn, na ten straszny skandal reagują i obserwujemy, jak ten skandal wpływa na ludzi w tym miasteczku i jak to miasteczko rozdziera. Kolejną książką w zimowym klimacie jest tym razem A Care So Dark and Lonely, Bridget Kammerer. Jest to młodzieżówka fantastyczna i to jest co prawda wydanie angielskie, natomiast po polsku została ona wydana pod tym samym tytułem. Jest to pierwsza część trylogii i opowiada ona losy nastolatki Harper z Waszyngtonu, której życie ogólnie nie układa się zbyt dobrze. I w wyniku pewnego splotu przypadków zostaje ona przeteleportowana do innego, równoległego świata fantastycznego, gdzie poznaje Rena, księcia królestwa, na którym ciąży pewna klątwa. Mam tutaj bardzo mocne zagranie na motywie Pięknej i Bestii, ponieważ ta klątwa, która ciąży na Renie, polega na tym, że on co roku w pewnym momencie zmienia się w bestię i po prostu morduje wszystkich ze swojego otoczenia, którzy staną mu po prostu na drodze. I jedynym sposobem na to, żeby tę klątwę złamać, jest to, że Ren ma się naprawdę zakochać i ma sprawić, że jakaś kobieta go pokocha. W związku z czym od iluś już tam lat co roku do zamku Rena zostaje sprowadzona jakaś dziewczyna i Ren stara się, żeby ona się w nim zakochała. Natomiast no, to nie jest wcale takie proste i z faktu, że można się domyślić, że to już jest, że Harper jest już którąś tam dziewczyną, która przypadkiem trafiła do tego zamku, no to Renowi nie idzie to odczarowywanie tej klątwy zbyt dobrze. Natomiast oczywiście Harper w tym zamku nie chce być, nie chce zostać Renem, nie chce być uwięziona i wiecie, spędzać czasu w tym zamku. Ona chce wrócić do siebie, do domu, do tego prawdziwego świata, żeby móc zmierzyć się ze wszystkimi rzeczami, które tam na nią czekają. No i obserwujemy jakby ich losy. Oczywiście ta historia bardzo szybko rozwija się w coś o wiele głębszego. Mamy tutaj takie zewnętrzne konflikty w królestwie, mamy ten konflikt pomiędzy naszymi głównymi bohaterami. Jedną rzeczą, którą warto tutaj na pewno wspomnieć, jest to, że Harper jest bardzo fajną reprezentacją bohaterki niepełnosprawnej, ponieważ urodziła się ona z porażeniem mózgowym, które w jej przypadku objawia się częściowym, między innymi częściowym niedowładem części kończyn. I wydaje mi się, ja nie mam aż tak dużej wiedzy w tym temacie, natomiast z tego, co czytałam o tym w internecie, oglądałam tam jakieś filmy i z tego, co się orientuję, to to, jak Harper jest tutaj przedstawiona, było zrobione całkiem nieźle. No i ogólnie, wiecie, jest to po prostu bardzo fajne, że ta nasza główna bohaterka nie jest tą najlepszą, najpiękniejszą, najsprytniejszą i najszybszą dziewczyną, tylko jest taką zwykłą dziewczyną z jakimiś tam niedoskonałościami, jak każdy z nas. I mnie osobiście bardzo się to podobało. Zwłaszcza, że tutaj właśnie było ukazanie tego, że te rzeczy, z którymi się rodzimy, one nie są czymś, co nas po prostu w życiu kompletnie musi zatrzymać, tak? Że mimo tego możemy dobrze żyć, mimo tego może jesteśmy wartościowymi ludźmi i nie jest to
jakby jakaś taka cecha, która powinna nas definiować. W ogóle no nie jest to cecha, tak? Ale chodzi mi o to, że czasami w książkach bohaterowie niepełnosprawni w jakiś sposób są ukazywani w ten sposób, że jakby i główną cechą jest to, że oni są niepełnosprawni, rozumiecie? I jakby tam nic więcej nie ma. I ten bohater jest tylko wrzucony w tą historię po to, żeby był ten bohater niepełnosprawny i można było powiedzieć, że ta książka jest jakaś bardziej taka, nie wiem, różnorodna czy coś w tym stylu. No i to jest okropne. Natomiast tutaj tak absolutnie nie jest. To jest po prostu jakby część tego, kim nasza bohaterka jest, tak? W związku z czym, no, było to według mnie ograne bardzo fajnie. Kolejną pozycją i jedyną mangą na tej liście jest Saga Winlandzka, ponieważ jest to manga o wikingach. I o tyle, o ile ona nie dzieje się stuprocentowo w klimatach zimowych, no to jednak te klimaty zimowe tutaj w dużej mierze są. Jest to manga po części historyczna, umiejscowiona w XI wieku, gdzie śledzimy różne perspektywy różnych osób i różne historie, które się przeplatają ze sobą. Mamy tutaj różnego rodzaju większe spiski, mamy też historie osobiste naszych bohaterów, w tym włączając Thorfinna, czyli bohatera, który jest tutaj na okładce tego pierwszego tomu. Jest to manga przepięknie wydana, gdzie dwa tomy zamknięte są w jednym powiększonym formacie. I zaznaczę tutaj tylko, że jest to manga raczej dla starszego odbiorcy, ponieważ, no po pierwsze, niektóre sceny okrucieństwa, niektóre sceny walki, innych rzeczy, które tutaj się dzieją oraz taka ogólna tematyka tej mangi wydaje mi się, że po prostu lepiej trafi do starszego odbiorcy. Kolejne dwie książki będzie to wyprawa z powrotem do mojego dzieciństwa i pierwszą z nich będzie Szósta klepka Małgorzaty Musierowicz i ogólnie wydaje mi się, że ta pozycja nie do końca może być tutaj polecajką, dlatego że do młodszych odbiorców ona już może nie trafić, tak mi się wydaje. Bo jednak ona opisuje tam te późniejsze lata 70., w związku z czym wydaje mi się, że dla młodszych osób teraz nie jest to coś, z czym mogą się one jakoś tam zbyt dobrze identyfikować. Natomiast dla osób, które są mniej więcej w moim wieku, albo może i starsze, to jest duża szansa, że czytaliście, kiedy byliście młodsi, Jerzycjadę i Szósta klepka jest to moja ulubiona część, jest to też pierwsza część w ogóle z tego cyklu i opowiada ona losy Cesi Żak, licealistki z Poznania, która jakby przeżywa jakieś tam różne życiowe przygody i Cesia jest taką cichą, nieśmiałą dziewczyną, która nie do końca potrafi wyrażać siebie, jest takim bardzo mocnym popychadłem, które reszta jej rodziny do pewnego stopnia wykorzystuje do różnego rodzaju rzeczy. I co pamiętam, że zawsze mi się bardzo podobało, to jest to, że przez karty tej książki Cesia zmienia się i jakby dojrzewa wewnętrznie i zaczyna walczyć o siebie i zaczyna stawiać na swoim i pokazywać, że ona też jest ważna i że ona też liczy się jako człowiek i że ona też może mieć swoje zdanie. I jest to książka, którą ja czytałam pierwszy raz na początku podstawówki i później czytałam ją jeszcze wielokrotnie. Ja nie wiem, czy tutaj akurat na kamerze widać, ale ta książka jest po prostu tak pognieciona, ponieważ ona naprawdę była czytana, ojejku, w dziesiątkach razy. Jest to bardzo, bardzo krótka pozycja. W związku z czym, jeżeli czytaliście Jerzycjadę kiedyś w przeszłości, albo jest to może też seria Waszej młodości, koniecznie dajcie mi znać. No i jakby Szósta klepka też trafiła tutaj do tego zestawienia, ponieważ akcja tej książki dzieje się w zimę. Mamy rok 1975, Poznań przykryty grubą kołderką śniegu, mamy smog, mamy ciemność, mamy wszystko, co kojarzy się z tamtymi czasami w Polsce. Kolejną książką, której akurat nie mam tutaj z jakiegoś powodu przy sobie, jest Zima Muminków Tove Jansson. Jest to jedna z części opowiadań o historiach muminków. Muminki ogólnie są to trole, które w zimie zasypiają zimowym snem i budzą się dopiero na wiosnę, natomiast w tej książce muminek budzi się w zimę, odkrywa, że obudził się o złym czasie i zaczyna przeżywać różnego rodzaju przygody. Także, jeżeli muminki są również Waszymi książkami dzieciństwa lub jeżeli macie małe dzieci i chcecie im przeczytać coś bardzo fajnego, to polecam Zimę Muminków. I ostatnią taką książką, a właściwie serią z tych dawnych czasów dzieciństwa jest oczywiście Harry Potter. Ja jestem tym pokoleniem, które dorastało z książkami Harry'ego Pottera. Czytałam każdą następną, jak ona wychodziła
co roku. No i oczywiście kochałam Pottera dorastając. Była to wspaniała historia, która gdzieś tam bardzo głęboko zakorzeniła się w moim sercu. Kiedy myślę o Harrym Potterze, to zawsze on kojarzy mi się ze świętami. Kolejną książką już w zupełnie innym i o wiele poważniejszym klimacie jest Dzień dobry północy Lily Brooks Dalton. Śledzimy tutaj historię z dwóch perspektyw. Z jednej strony mamy emerytowanego naukowca, który odmawia wzięcia udziału w ewakuacji z bazy naukowej na Antarktydzie i jako jedyny w tej bazie zostaje. Nie wiemy tak naprawdę, dlaczego została zarządzona ta ewakuacja, co się wydarzyło na świecie. Nie wiemy, czy to jest, nie wiem, wybuch wojny, czy to jest kataklizm, czy nie wiem, ktoś atomówkę zrzucił na Stany. No generalnie nie wiemy, co się dzieje, co jest też bardzo fajnym zabiegiem, ponieważ on dodaje bardzo dużo takiej tajemniczości i niepewności w tej książce. Więc z jednej strony śledzimy jego perspektywę, gdzie on zostaje sam w tej bazie badawczej, ale w pewnym momencie odkrywa, że wcale sam w tej bazie nie jest. Z drugiej strony śledzimy załogę statku kosmicznego, który po dwuletniej misji wraca w kierunku Ziemi i obserwujemy ich reakcję na to, że w pewnym momencie kontakt statku z Ziemią się urywa. Oni również nie wiedzą, co się wydarzyło i jakby co się dzieje na Ziemi. Po prostu w którymś momencie baza na Ziemi przestaje się do nich odzywać. Te dwie historie oczywiście w którymś momencie się zazębiają, a finał tej książki jest według mnie naprawdę fajnie zrobiony. Kolejną ciężką książką w zimowych klimatach jest Droga Cormaca McCarthy'ego. Ja już mówiłam parokrotnie na swoim kanale o tej książce, ponieważ wywarła ona na mnie spore wrażenie. W tej książce śledzimy drogę ojca z małym synkiem, jak przemierzają spustoszoną, zniszczoną jakimś ogólnoświatowym kataklizmem Amerykę w poszukiwaniu jakiegoś takiego bezpiecznego bastionu, jakiegoś miejsca, w którym nadal mogliby żyć i funkcjonować. Jest to książka o tyle ciężka i zatrważająca, że pokazuje ona różne możliwości, co by było, gdyby wydarzył się na świecie jakiś kataklizm, który zrujnowałby Ziemię jakby taką, jaką ją znamy. I co stałoby się z ludźmi, gdyby zabrakło takiego ogólnie pojętego społeczeństwa, gdyby każdy po prostu zaczął walczyć o siebie i żyć na własny rachunek bez całej tej właśnie otoczki cywilizacji, społeczeństwa i jakiejś takiej jedności w kraju, czy nawet na kontynencie. Także pokazane tutaj niektóre zachowania ludzkie były straszne, natomiast szczerze mówiąc, co było dla mnie jeszcze bardziej przerażające, to jest to, że ja czytając to, szczerze mówiąc, wierzyłam, że coś takiego jak najbardziej mogłoby się wydarzyć. Kolejna książka to Wielka Samotność Christine Hanna. Jest to książka obyczajowa, jednotomówka i opowiada ona historię Lainey oraz jej rodziny, jak w pewnym momencie przenoszą się na Alaskę w poszukiwaniu lepszego życia. Rodzina Lainey jest, no niestety powiedziałabym, patologiczna, ponieważ ojciec Lainey cierpi na bardzo głębokie, niezdiagnozowane PTSD, które objawia się różnego rodzaju destrukcyjnymi zachowaniami oraz agresją w kierunku matki Lainey, ponieważ mamy tutaj do czynienia z bardzo głęboką przemocą w rodzinie. W tamtych czasach Alaska jeszcze nie była rozwinięta, nie była tak licznie zamieszkana, w związku z czym była to taka nowa, dzika ziemia do podbicia. Oczywiście, kiedy oni przybywają na Alaskę, to okazuje się, że wszystko jest o wiele bardziej skomplikowane. Oni są kompletnie nieprzygotowani do życia na Alasce, które jest, no jak zapewne możecie sobie wyobrazić, bardzo, bardzo ciężkie, bo to jest po prostu dzicz, którą z dnia na dzień, codziennie trzeba po prostu podbijać. I muszę tutaj zaznaczyć, że o tyle, o ile pierwsza część tej książki, pierwsza połowa tej książki naprawdę mi się podobała, i ponieważ chociaż czytało mi się dosyć ciężko o tym, jak trudną sytuację życiową ma Lainey i jak oni walczą na tej Alasce o przetrwanie, to byłam w stanie w te wszystkie rzeczy uwierzyć. Natomiast w drugiej połowie i generalnie no jakby im bliżej do końca, tym robiło się troszkę bardziej melodramatycznie i troszkę mniej tak życiowo mnie to akurat nie przeszkadzało, ponieważ ja jakoś tak byłam w stanie uwierzyć w te rzeczy, które tutaj były pokazane, natomiast wiem, że było tutaj dużo różnego rodzaju takich splotów, przypadków i melodramatycznych
różnych sytuacji, które no jakby wiele osób mogłoby stwierdzić, że to jest po prostu za dużo. Natomiast absolutnie uważam, że ogromnym plusem tej książki jest właśnie ta sama Alaska. Przepisy, które Kristin Hanna umieszcza w tej książce, powodują, że naprawdę mamy wrażenie, że przenosimy się na Alaskę w tych latach 70. Ja naprawdę czułam się, jakbym też walczyła tam każdego dnia o przetrwanie. Wiecie, odgarniała ten śnieg, miała problem z dojściem do sklepu, miała problem z dojściem do szkoły, z tym przejmującym zimnem i tak dalej. No i jak już mówimy o Alasce, to nie mogłabym nie wspomnieć tutaj o reportażu Johna Krakauera Wszystko za życie. Być może widzieliście film nakręcony na podstawie tego reportażu. Uważam, że był on naprawdę bardzo, bardzo dobry i dobrze oddawał to, co w tym reportażu było. Natomiast ten reportaż opowiada historię pewnego młodego człowieka w Stanach, który wywodził się z bogatej rodziny, skończył bardzo dobre studia, ale jakby czuł, że nie pasuje do tego życia i w pewnym momencie porzucił swoje stare imię i nazwisko i zmienił swoją tożsamość na Alexander Supertramp i wyruszył w podróż przez Amerykę w kierunku Alaski, ponieważ miał jakieś takie wyobrażenie, takie romantyczne wyobrażenie, że na Alasce będzie w stanie się odnaleźć, będzie w stanie odnaleźć coś, czego szuka w życiu. I on jakby miał takie założenie, że na tej Alasce po prostu pójdzie i będzie żył w dziczy z naturą, ze zwierzętami i tak dalej. Była to dosyć sławna historia. Nie będę może mówić, jak ona się kończy, ponieważ jest pewnie jakaś szansa, że część z Was nigdy w życiu o niej nie słyszała. Ten reportaż mi się podobał, aczkolwiek muszę się przyznać, że przeczytałam go głównie dlatego, że niezwykle po prostu podobał mi się film, włącznie z jego końcowym przesłaniem. Dla osób lubiących reportaże myślę, że będzie to bardzo ciekawy, skłaniający do przemyśleń materiał i jest on też właśnie umiejscowiony w dużej mierze w tych klimatach zimowych, ponieważ w momencie, kiedy Alexander Supertramp dociera na tą Alaskę, no to tam jeszcze bardzo dużo rzeczy się dzieje, bo on przez dosyć długi czas jest w stanie tam wyżyć. W związku z czym też możemy ujrzeć to życie na Alasce, życie w dziczy, w zimie, w śniegu z innej perspektywy. No i ostatnią książką w dzisiejszym zestawieniu będzie pierwsza część trylogii zimowej Nocy, czyli Niedźwiedź i Słowik. Jest to dosyć popularna pozycja, prawdopodobnie wielu z Was już o niej słyszało. Jest to młodzieżówka fantastyczna, natomiast wydaje mi się, że jest to jedna z tych historii młodzieżowych, które bardzo dobrze też trafiają do starszego odbiorcy. Książka skupia się na losach Wasi, jednej z nielicznych osób, które nadal potrafią dostrzegać demony. I tutaj przez demony ja rozumiem na przykład takie różne stworki, które pilnują ogniska domowego, stworki, które pilnują łaźni, stworki, które na przykład doglądają żywego ognia. Rodzaje tych demonów i stworzeń oczywiście są czerpane z mitologii rosyjskiej, natomiast w mitologii słowiańskiej również mieliśmy trochę podobnych demonów do tych, które są tutaj opisywane. A ponieważ mamy tutaj moment w historii, kiedy chrześcijaństwo zaczyna rozprzestrzeniać się po Rosji, to Wasia automatycznie jest uważana za taką jakąś nieczystą wiedźmę, za osobę, którą jest po prostu coś nie w porządku. I śledzimy jej losy, jak ona musi przeciwstawić się bardzo wielu różnym problemom i takim niebezpiecznym sytuacjom, które nawiedzają jej dom, jej wioskę i ją samą. Dodatkowo mamy tutaj zimowego demona Mrozko, który zostaje wplątany w tą całą historię Wasi. Więc mamy tutaj tak jakby dwutorową historię, bo z jednej strony jest to historia Mrozka i Wasi i tego, dlaczego właściwie Mrozko interesuje się Wasią, ponieważ tam są oczywiście jakieś tam głębsze, ukryte powody. A z drugiej strony mamy właśnie tą sytuację, gdzie Wasia musi przetrwać w wiosce, która po prostu zaczyna na nią patrzeć coraz gorzej i zaczyna ją traktować jak odrzutka, jak jakąś czarownicę. Jest to naprawdę fantastyczna trylogia. Ja przeczytałam ją w zeszłym roku ciurkiem, wszystkie trzy części w chyba jeden tydzień i naprawdę ją bardzo polecam, zwłaszcza właśnie na tą porę zimową, ponieważ no, klimat jest według mnie naprawdę odpowiedni. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego Bookmasa. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Jeżeli macie jakieś inne książki, które dzieją się w zimowych klimatach, to dajcie mi proszę znać w komentarzach i widzimy się w następnym Bookmasie. Cześć!